Jest sobota. Jako, że jestem doświadczonym graczem, człowiekiem, który widział też wiele, zaparzyłem sobie bardzo dobrą herbatę z Ceylonu. Łączyłem sobie film dookoła świata w 80 dni. Zamierzam przebyć tą podróż dzisiaj wieczorem. Dlatego zaparzyłem sobie właśnie herbatę ceylońską, ale zanim to zrobię, to mam robotę. On i te szuje, które tutaj gryzą, chociaż jakiś kawałek przybliżyć się do końca, zlikwidować, lekko wpierdolić. Znaczy, no, wpuścić łomot, bym tak powiedział, leciutki chociaż i iść do przodu. Na to wchodzę. Podróż dookoła świata w 80 dni to mój jeden z ulubionych i dobra przygoda. Będę oglądał wersję z Jamesem, czyli Jamesem Bondem. To dobra wersja. Ale zanim do tego dojdzie, wypiję pewno jeszcze jedną herbatę z Ceylonu, którą kupiłem w okazyjnej cenie. No i wypiję spokojnie ze dwie kawy. Na razie sprawa do załatwienia. Zbliżamy się do bardzo ciężkiej misji. Będzie trzeba zdobyć tą szczepionkę. Powoli, powoli szpital zbliża się do końca, ale to będzie bardzo ciężka, jak dobrze pamiętam, sprawa. Na razie połączmy sprawę kasety i magnetofonu. Mamy. Mamy również 4 miejsca wolne. Czy ta przepustka mi jest jeszcze potrzebna? Chyba tak. Mamy leki razy 2 i niewiele naboi do karabina szturmowego. Jeżeli tak, to zobaczmy, czy mamy jakieś dodatkowe amunicje do karabinu szturmowego. Mamy. I to nawet sporo. Przyjrzyjmy się jeszcze, czy coś mamy ciekawego. W sumie to nie. No, ale już sytuacja zdecydowanie się zmieniła. Jesteśmy lepiej uzbrojeni, lepiej przygotowani. Pokonaliśmy ostatnio 3 szczury. Nie, przepraszam, 4 szczury. Wychodzę. Zanim wyjdę, jako że jestem doświadczony, po pierwsze, przydałoby się z Ceylonu herbatę wypić. Poczekajcie chwilę. Naprawdę dobra. Następnie włączę mapę. Jestem tu. Muszę teraz chyba się dostać z czym do czego. Pomieszczenie służbowe to i tak nie otworzę, bo tam nie mam, tam jest prosty zamek, nie mam wytrycha. To odpada. Tu jest chyba safe, do niego nie mamy szyfru. Jest pralnia, a tam prosty zamek. Dalej nie mamy wytrycha. Chyba musimy wrócić na dół, tylko i wyłącznie wrócić na dół, po to, żeby udać się z kasetą tam, gdzie mamy otworzyć te drzwi. Tak mi się wydaje, ale pewności nie mam. Chociaż nie do końca jeszcze. Jeszcze jedna sprawa. Myślę, czy tutaj zamek nie był w kilku miejscach. Myślę o jakichś drzwiach, przyglądam się, ale chyba nie. Czyli wychodzimy i uciekamy na dach i z powrotem na dół lub możemy skoczyć na dziedziniec i tą sprawę też w ten sposób załatwić. Wychodzę. Teraz tak, wychodząc stąd, czy nas tutaj coś jeszcze może ugryźć? Na górze chyba nie. Stefan ostatnio stoczył bardzo ciężką bitwę, pokonał właśnie te szczury. Jest twardy. Ale jak mówiłem, sporo trenował. Tu jest możliwość ze skoku. No i to zamierzam zrobić. Tylko zastanawiam się, ostatnio skoczyłem tędy, a ja sobie skoczę teraz tamtędy. To bestia, której rozwaliłem łeb. Jest zioło. Wezmę sobie je dla dowcipu, bo mi się być może przyda. Przyglądam się teraz. Tam jeszcze była chyba skrzynia, ale do niej chyba nie mam tędy dojścia. Tak to bynajmniej wygląda. Przyglądam się, czy jest dojście też z jakiejś z tamtej strony. Ale prawdę mówiąc, nie widzę. Nie jestem pewny. Tam. Tam, ale gdzie to jest te zejście? Czekaj, czekaj, czekaj. Ja zeskoczyłem tu. Tu jest dwa, czyli jest jeszcze jedno zejście. To warto chyba odwiedzić. Wracamy na górę. Przepraszam bardzo, że tak szybko zlazłem, ale wybaczcie, człowiek czasami, nawet doświadczony w nerwach, jednak może popełnić błąd. Biegnij, Stefan! Przez dach. Teraz tak, gdzie to zejście jest? Można pomylić się i go nie zauważyć. Fakt, może i tak być. To jest te drugie, a te musi być gdzieś tu. Ale jak się tam dostać? Dobre pytanie.
One jest tam. Nie mam jak się do tego dostać, chyba że jakoś skrótem korytarzowym. Mapa. Jak pójdę tędy, to dojdę tylko do pomieszczenia służbowego. A to jest mniej więcej tu. Tu nie ma dojścia. Jak tam dojść? Dobre pytanie. Można tylko dojść tu. To nic mi nie da. Tu tak jakby nie było dojścia, prawdę mówiąc. Przejście służbowe nic mi nie daje. Tam jest jakaś walizka, ale nie pamiętam, jak tam dojść. I to chyba łatwe nie było. Tak mi się też wydaje. Zauważyłem już to miejsce i widzieć je widzę. Niestety nie mogę rozszyfrować, jak tam się dostać, ale ciągle jeszcze myślę i kombinuję. Ono jest tam. Jak wejdę tu, to wejdę do tego, ale to mi nic nie da. Dostanę się tu, przejdę sobie naokoło, wyjdę z pralni. Uciekam. Szkoda mojego czasu. Tam może być coś wartościowego. Może. Też prawda. Ale trudno. Jest bardzo niepokojąca muzyka. Wiem, i niektórzy będą się pewno za chwilę obawiać. Zdaję sobie z tego sprawę. Zobaczcie. Jest ich kilka. Czy mam jakiś granat? No nie mam. Był tylko jeden. Jest cztery. Przeładowuję. Jednego zlikwidowałem. Idzie następny. Likwiduję go. To już trzy. Jest jeszcze czwarty. Teraz pytanie jest takie. Czy oni na pewno padli trupem? To dobre pytanie. Ci chyba tak. Ale ci... Nie jestem pewien. Fakt, zmarnowaliśmy kilka naboi. Odrobię. Znajdę je! Jak trzeba. Dodatkowe. Stefan musi uważać. Powoli zbliża się do końca sprawy szpitalnej. I nie daj Boże, żeby jakaś szumowina nas dziepnęła. Kłódka. Nie mamy wytrycha, ale Jill ma. Tylko, że niestety do tego, co ma Jill, na razie nie mogę się dostać. Szkoda. Teraz tak, tu jest wyjście i prawdopodobnie nas one interesuje. Nie wiem, tam jest karta, jeżeli pójdę w tą stronę, to tu jest wejście do sali operacyjnej. Mam kartę. A tam jest wyjście. Tu. Do recepcji. I z powrotem tu. Gdzie jest Jill? Jill jest chyba gdzieś tu. Czekaj, na razie sobie zajdę. Karta. Szturmówka. Przeładowana? Przeładowana. Wchodzę. Sala operacyjna. Wszędzie widzę zioła. Po co jakich? Po jaką cholerę tyle zioła? Nie można było dać coś konkretnego? No nie. Zdjęcia. Miednicy. Coś jest. Amunicja. Przyda się. Szturmówka. To jeszcze bardziej się przyda. Ile mamy? No tak, tutaj to ciągle dużo nie mamy, ale tutaj już trochę mamy. Widać, że karta już jest niepotrzebna, od razu to wywalić. Teraz te zioła, to jeżeli będzie coś jeszcze, to je połączę. Jeżeli dopóki nie będzie niczego, to je trzymam i zaniosę do walizki pojedynczej, bo zielony z zielonym chyba jest gorzej niż zielony z tamtym. Chociaż mogę jedną zieloną połączyć z tym i będzie tak, o, dwa miejsca wolne mamy. Leki mamy w sumie sporo, bo jeszcze dwie butle, czyli jest okej. Szukamy dalej. Granaty. Ekwipunek. Dwa granaty, dwa błyskowe. Mamy akurat przypisane, czyli będzie walka. Jak dali tyle granatów, to nie jest przypadek. Stefan o tym wie, jako że był w służbach specjalnych i wykańczał wrogów nawet z zapałką. Doskonale sobie z tego zdaję sprawę. Sala operacyjna. I coś jest na rzeczy. Ale to nie koniec. Wychodzę. Jak wyjdę, to coś będzie? Jednak nie.
Ale to podejrzane, że dają tyle. Tyle towaru. Teraz tu. Coś się święci jako doświadczony. Ciągle dają zioła. No dobrze, idziemy dalej. Teraz, żeby pójść dalej, musimy wejść tu. To są drzwi, które przyłożymy tutaj nasz radiomagnetofon. Co to są te za drzwi? Tu wchodzę, tu. Prosty zamek. Tego nie otworzymy, czyli tu jest powrót. Tylko inną drogą. Olewamy sprawę. Idziemy tu. Radiomagnetofon. To know was what the documents were doing in your office in the first place. Who do you think you're talking to? I'm goddamn Nathaniel Bard. I'm the best biologist you'll ever meet, you bedpan changing. Wchodzę. Przyglądam się. Wygląda niebezpiecznie. Siedzi jakiś kutafon. Cały? Nie mogę do niego strzelić. Czyli coś jest na rzecz. Idę do niego. Bard! Tyrell, Bard's dead. He's been shot. Shit, and the vaccine? I'm looking. Well, look harder. There's gotta be a computer, right? Bard. Jedną trupem. Jest kartka. Zaproszenie na bankiet. Szanowny doktor Bard, z największą przyjemnością zapraszamy pana na bankiet. 10 września w Central Hotel. Omówimy sprawy związane ze specjalną strefą medyczną w Raycon City. Obecność potwierdzili również burmistrz Warren, Stefan z YouTube'a, komendant policji Irons i wiele znamiennych członków naszej społeczności. Czwartek, 10 września 1998 rok, godzina 18, restauracja Orient. Panuje salmonella. Hotel Central, pierwsze piętro. Będziemy zaszczyceni pańską obecnością. Z wyrażami szacunku, Greg Tester, senator USA. Notatka odręczna. Nate, załatwię ustawę na ten twój nowy lek w połowie sierpnia. Przywieź pieniądze. Zarezerwowałem apartament na imprezę. Będzie jej ostro. Lubisz brunetki? Zaskoczył mnie. Wolę blondynki. Dam znać Ironsowi. Ciekawie się dzieje. Bert padł. Ale przeszukajmy, co tu Bert może mieć. Jest pecet. Wszędzie zioła. Jedne drzwi, a tam są drugie drzwi. Sporo amunicji. Notatka. Nie, e-mail. Do Grega. Temat pilny. Wiem, że oglądasz wiadomości. Ten wirus pochłonie cały kraj. Fakt. Już poszło. Trupy zalają wzgórze kapitolińskie. Jak tsunami. Grozi ci niebezpieczeństwo. I w imię starej przyjaźni spróbuję ci pomóc. Mam jedną dawkę szczepionki przeciw wirusowi. Mam dla ciebie świętego Grala. Nie zostawię jej dla rodziny ani dla kochanek. O nie. Greg! Ona jest dla ciebie. Doskonale wiem, że jesteś przyszłością tego kraju. Ale jeśli chcesz dostać szczepionkę, musisz mnie natychmiast stąd wydostać. Tak, żeby ci z umbreli się nie zorientowali. Szepnij o mnie w Pentagonie. Wiem, że masz tam posłuch. Niech ktoś zorganizuje zespół bez wiedzy UBCS i mnie stąd wyciągnie. Ręka, ręka myje. Jak za starych czasów. Pośpiesz się. Nie mam dużo czasu. Nate. Ciekawie. This is VRC Chief Nathaniel Bard. September 29, 11 p.m. I am acutely aware that my time's running out. And I hope and pray by making this recording and bringing the truth to light that I can restore some small shred of honor to my name. All of Raccoon City's suffering began with the release of a biological weapon known as the T-Virus. My employer, the Umbrella Corporation, engineered this virus, and they ordered my team to develop a vaccine, which we did. Now, I keep samples of this vaccine here in my office. The rest of it is stored underground.
But those sons of bitches in the board, they want to destroy it. They don't want the world to know what they've done. So they're trying to erase all evidence that the virus ever existed. Now, I'm not a fool. I know they don't want me to... Coś jest na rzecz. God, Jill knew all along. And she trusted me anyway. Fuck! Fuck! Cholera. Otworzyły się drzwi. Tak, Jill wiedziała. Wychodzimy stąd? Chyba tak, chyba tu nic więcej nie ma. To co wiemy, nam wystarczy. Czy jest tu? Chyba jest. Próbka szczepionki, ale trzeba ją donieść. Ja, Stefan, który widziałem wiele, walczyłem z zombiakami w tej zgonie. Pokonałem obcego w kosmosie. Poznałem Ellen, Ellen Ripley. Mam szczepionkę, ale nie mam miejsca. Bez neselek. Szczepionka. Teraz najważniejsze. Dostarczyć szczepionkę. To coś się, kuźwa, jego mać wydarzy. Ja nie mogę sobie przypomnieć, co. Iść z powrotem tędy? To chyba to jedyne wyjście. Będzie atak na Stefana. I got it. Good. I'm headed your way. Be careful. Careful? Have you seen this town? It'll be a fucking miracle if I get there in one piece. Nie jest dobrze. Nie pamiętam, co się wydarzy. Mam sporo amunicji. Granaty. To nie jest przypadek. Idę dalej. Sprawdzam tu. Amunicja. Pięknie. Amunicja. Granaty. Brak. Otwieram drzwi. Przyglądam się. Jak zobaczę zombiaka, jednę mów. W oko. Teren czysty. Kuźwa, jego mać! Szkoda mi granatów. Jebnął? No jebnął! Ale mnie drasnął. Bydlak. Jak z amunicją? Trochę mamy. Leki jeszcze mamy. Brać? Jeszcze bym nie brał. Ty gnoju, ty. Którędy mam iść? Chyba tu? Chyba tak. To nie tam, a tu jest Jill. Tak mi się wydaje, ale pewności nie mam. Tu się udam do Zielone Zioło. Po cholerę mi Zielone Zioło. Gdzie ona jest? Ona jest chyba tu. Nie, ona jest tu. Muszę przejść do recepcji. Do recepcji. Tu jest Czerwone Zioło. Przez te drzwi. I tu. Czyli żeby się do niej dostać, to nie tędy, a tędy. Droga prosta, później tak i tędy. Idę. Przyglądam się. Nie jestem pewny tego, co się dzieje. Coś jest na rzeczy. Tu widzę walizkę. Jak się do niej dostać? Nie wiem, może zbić szybę. Albo i nie. Nie pamiętam tego, ale jakoś trzeba. Tu jest wyjście. Jeszcze nie wchodzę. Olewam sprawę. Badam grunt. Jestem przygotowany na najgorsze. Cholera. Dobra, szkoda mojego czasu. Wychodzę. Idę do Jill. Jill Valentine jest w potrzebie. Tafon jeden. Ci są martwi? Chyba tak. Jak wstanął, to rozwalę im łeb jeszcze raz. Tam jest zioło. Mam jeszcze miejsca? Nie mam. Stan zdrowia? Dobry. Mam szczepionkę, ale zaraz. Mam to. To mi niepotrzebne. Wyrzuć.
Jedno miejsce wolne jest. Sporo krwi. Biorę se zioło. Zawsze wezmę, jakby co. Tu nie ma nic. Jill jest bardzo blisko, ale coś tu się wydarzy. To nie jest taki hop. Jedne drzwi. Drugie drzwi. Jill jest tu. You're gonna be okay, Jill. Szczepionka. Jill, mam nadzieję, że dojdzie do siebie. Siedzę i czuwam. Mam nadzieję. Tyrell, what the hell happened? Attention all citizens. The contagion spreading throughout the city has been designated uncontainable. On October 1st, Raccoon City will be completely destroyed in a missile strike. All residents capable of rational thought are urged to evacuate immediately. This is not a test. Attention all citizens. I mean, that's only a day away. There's still people in the city. You think Uncle Sam gives a shit? Fuck. Here they come. You sit tight. I got this. Better grab some gear. Tak. Sounds like there's a lot of them out there. I to jest ta bitwa. Jill dostała szczepionkę i się leczy. Ale muszę ją obronić. Na zewnątrz jest stado. Stado! Zarażonych. Jestem Stefan. Stanę do walki i wpierdolę im. Także nie będzie śladu. Ale to nie będzie łatwe. Przygotuję sobie sprzęt! To jest walka.